Ruszamy w dalszą drogę do województwa podkarpackiego, a konkretnie do malowniczo położonego ekologicznego gospodarstwa, które znajduje się na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Rodzina Maziejuków zajmuje się tu ekologiczną hodowlą liczącą obecnie 300 kóz mlecznych i przetwórstwem ekologicznych serów. Tutejsze tereny wypasów to jedno z najczystszych przyrodniczo miejsc w Polsce, dzięki czemu mleko kozie i sery mają bogate właściwości odżywcze i zdrowotne. Jak potwierdzają badania naukowe, mleko zwierząt ekologicznych charakteryzuje się wyższą wartością biologiczną niż mleko pochodzące z intensywnej produkcji konwencjonalnej. Dotyczy to zawartości witamin, kwasów tłuszczowych i ich wzajemnej proporcji. Jak mogliśmy się przekonać, wszystko u Maziejuków odbywa się z poszanowaniem natury i blisko niej. Wprost z pastwiska Marysia kieruje swe kroki do koziego przedszkola w gospodarstwie. Nie da się nie zauważyć, że cieszy się tam sporym zainteresowaniem. Zapraszam, to nasze królestwo kozie. No witaj w naszym przedszkolu kozim. To są tegoroczne kuski. No, pierwszy kontakt z kwiatami już jest. Kuski szczęśliwe, że wreszcie mogą spróbować pięknych nasturcji. Jakie słodkości, ile one mają? No, one mają prawie 3 miesiące. Urodziły się pod koniec lutego. Skąd ta miłość do kus w waszej rodzinie? Och, to już mój tato pod koniec lat 90. Zaczął hodować zwierzęta i stwierdził, że jedna koza będzie dla jego bratanka, który był uczulony. No i tak z jednej kozy, z tej figi, urodziło nam się kolejnych parę kóz, zjadły nam uszczelki w trabancie, po czym nagle pewnego dnia się okazało, że mamy ponad 80 kóz, że już trzeba produkować na sprzedaż, no bo już sami nie jesteśmy w stanie zjadać tych serów. No i zaczęła się nasza przygoda z kozami i prawdę mówiąc, początkowo byliśmy odbierani jak wariaci. To było tak, że ojejku, kozy, ludzie, przecież to niedobre, to śmierdzi, to przecież jest biedniackie stworzenie. A potem się okazało, że staliśmy się troszeczkę taką lokalną ciekawostką i coraz więcej osób do nas przyjeżdżało na kontakt właśnie, o chociażby taki, jak mamy teraz. Na kozioterapię. Na kozioterapię. No i tak sobie rodzinnie z nimi pracujemy. Jak dostają jakiekolwiek miejsce, na które mogą wejść, już na nim są. Tak. I to zwykle 2 albo 3 na raz. Przy okazji są no świetnymi mlekodawcami, ponieważ dają genialne mleko. Kozie mleko jest doskonałe dla dzieci i alergików. Sery kozie są źródłem wartości odżywczych, takich jak wapń, kwas foliowy, witaminy i sole mineralne. Specjalnością gospodarstwa jest tradycyjne przetwórstwo mleka niepasteryzowanego, niczym domowy wyrób serów białych, podpuszczkowych, bunc i bryndza, dojrzewających, wołoskich i farmerskich, twaroszków czy serwatki. W serach z ekologicznym certyfikatem nie są dozwolone niektóre dodatki stosowane w produkcji konwencjonalnej, jako barwniki, środki konserwujące lub wzmacniające smak. Niepasteryzowane mleko, z którego robi się ekologiczne sery, daje produktowi szczególne walory prozdrowotne. Myślę, że teraz jest szaleństwo chyba na rynku, jeśli chodzi o sery kozie. Ta ewolucja przez te ponad 20 lat to dla nas to jest coś niesamowitego, bo jak zaczynaliśmy, to trzeba było ludzi raz za ręce łapać, żeby próbowali koziego sera, a potem okazało się, że kolejki się ustawiają po kozi ser. Zresztą masz doświadczenie, jeździsz przecież, zwiedzasz gospodarstwa, ile kóz jest w tych gospodarstwach, ile osób ma zawsze gdzieś lokalny, malutki kawałek sera koziego, który się sprzedaje w ciągu chwili. Co to oznacza dla konsumenta, że wasze sery mają certyfikat ekologiczny? Ha! Jeśli świadomy konsument, to bardzo dużo. Ponieważ ma pewność, że jesteśmy nadzorowani, jeśli chodzi o to, co obiecujemy, czyli że nie stosujemy żadnych środków chemicznych, że nasze zwierzęta żyją w dobrej kondycji, chowane w tak zwanym chowie ekstensywnym, czyli spokojnego rozwoju z poszanowaniem natury. Również istotne jest to, że ta żywność jest mniej przetworzona. Łąki, które uprawiamy, w zasadzie to te zwierzęta uprawiają te łąki, są wielogatunkowe, kwietne, wieloziołowe, wiele uczelni
z Polski przyjeżdża do nas oglądać te łąki, ponieważ one są w świetnym kondycji, w świetnym stanie. Te małe tu ptaki przenoszą te nasionka w swoich, na swoich raciczkach albo drugą stroną i zostawiają dzięki temu dużą różnorodność. Czy wyobrażacie sobie teraz życie, czy ty wyobrażasz sobie życie bez kóz? No moje życie splotło się z kozami w sposób bardzo specyficzny, ponieważ prowadziłem sobie działalność w Krakowie i mój tata nie mógł pojechać na Biofach. To był 2005 rok. Ja mówię, no to pojadę za ciebie, ojku, tam dam radę. Zobaczyłem uśmiechniętych, wspaniałych ludzi, którzy produkują świetną jakość, świetną żywność. Cieszą się, czują się jedną wielką rodziną. I nagle zdałem sobie sprawę, że mój tato z moim bratem są częścią tej rodziny. I stwierdziłem, ja nie chcę nic innego robić. Ja chcę być rolnikiem ekologicznym. Chcę po sobie zostawić coś fajnego. Każde gospodarstwo, które chce produkować w sposób ekologiczny, musi przejść proces zwany przekształceniem, aby uzyskać certyfikat. Niezależnie od niego liczy się również serce wkładane w działalność. Bez niego ani rusz. Marysia, o dziwo, wyjechała z gospodarstwa Maziejuków bez dziur w sukience. Pewne niedogodności podczas nagrania kozy wynagrodziły jej ciepłym przyjęciem. Takich wizyt z pewnością się nie zapomina.